Cześć. Dzisiaj nauczymy się tak zwanego Molecule One. Jest to pierwsza wariacja serii ruchów tak zwanych molekul. Jest chyba ich tyle, ile ja wiem, są cztery. To jest wersja numer jeden i wygląda tak. Coś takiego. Jest to dość takie fajne wykończenie bądź rozpoczęcie jakiegoś kata, tak? Czyli mogę zrobić Sybila i na koniec go właśnie tak jakoś zakończyć dla płynności wszystkiego. Zatem zapraszam do nauki. Krótko o historii. Autorem tego ruchu są bracia Dan and Dave Bakowie, zatem wszystkie podziękowania idą dla nich. Nie ma tego ruchu w wersji polskiej nigdzie, dlatego też nagrywam go. Jest on bardzo prosty i bardzo powszechnie używany. Zatem zapraszam do nauki. Pierwsze co to grip. Trzymamy deka w ten sposób. Mały, serdeczny, środkowy, wskazujący i kciuk. Środkowy idzie ten narożnik. I teraz łapiemy nasz chwyt jak do Z-gripa. Tak? Czyli jak Z-grip był tak, ze wskazującym palcem tutaj, tak robimy Z-gripa, ale zamiast wskazującego tutaj na tej krawędzi, mamy środkowy tutaj, na narożu. I teraz dostajemy do takiej pozycji. W tym momencie zastosujemy palec wskazujący do pociągnięcia tego pakietu, tak? Potem kładziemy te dwa. O tak. I dokładamy drugą rękę i będziemy po prostu obkręcać, wkładać go z powrotem. Przy okazji dodam, że jest to falska, czyli rotacja deka się nie zmienia. Jeszcze raz. Grip. Tutaj palec środkowy. Tak jak chcielibyśmy z gripa zrobić. Podciągam ten pakiet tutaj. Puszczam te dwa. Wyciągam wskazujący. I zaraz będzie tutaj laptop kręcić. Czyli robię tak. Podciągam i teraz jak jestem w tej pozycji, że mam ten pakiet tutaj górny, dokładam moją tutaj w moim przypadku prawą rękę. Chwytam. Ja robię to tą techniką, że chwytam tutaj trzema palcami bądź czterema, wszystkimi tak naprawdę, kciuk i tak dalej. I trzymam go o tak. I teraz kciuk mniej więcej jest na środku. I ja będę kierował go tak. Tak. I tak. Jeszcze raz. Tak. Dochodzi druga ręka. I kręcę wokół kciuka. Jak jestem w tej pozycji, kciuk zaczyna pracować. Zaraz pokażę z drugiej strony, jak to wygląda. Tak. I tak. Tak. I tak. Spójrzmy teraz z mojej perspektywy. Trzymam tak. Jeszcze raz. Tu mam środkowy palec. Robię tak. Podciągam tu. Dochodzę do tej pozycji. I chwytam rączką tak. I teraz kręcę. Kciuk zaczynam tak wypierać go. I kładam to z powrotem. Czyli tak. I kręcę tak. Spójrzcie na moją prawą rękę, jak ona też obkręca się. Czyli ona pracuje, o tak kręci i wraca do tej pozycji, pcha. I teraz zakończając ruch, czyli znowu ta Z-gripowska pozycja, która jest modyfikowana, podciągnięcie tutaj wskazującym, dochodzę, kręcę. I jak jestem już w tej takiej pozycji, to palec tutaj wskazujący będzie pchał. Tak? Żeby to wpadło tutaj. Jeszcze raz. Wskazujący. Obkręcam. I teraz wskazujący tu pcha. Po prostu. Zobacz, jak ja trzymam deka. I tak. 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 Jeszcze raz środkowy. Chwytam. Tak. Kręcę. Przechodź. Ruch jest bardzo prosty, bardzo dobre wykończenie do innych katów, bardzo dobre zakończenie bądź rozpoczęcie innych katów.
Zatem gorąco zachęcam Was do nauki tego ruchu. Jest bardzo prosty, ja się, niedawno dość go powtarzałem, dopiero w sumie nauczyłem się go tak lepiej, żeby Wam przetłumaczyć tutaj na tutorialu, tak jak wygląda. Myślę, że nie jest na tyle skomplikowany, żeby bardziej w szczegóły się wgłębiać. Chyba wszystko było widać na kamerze. Proszę, przeanalizujcie ten tutorial i nauczy się tego ruchu, bo naprawdę się przyda. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć.